Chciałbym zaprezentować Wam jeden z kontrolerów Newmarka, a jest to model Mixtrack Pro 3. Jest on niezwykle popularny na polskim rynku ze względu na niewygórowaną cenę oraz fakt, że posiada na swoim pokładzie wszystkie funkcje, które są niezbędne dla początkującego DJ-a. Tak więc jest to świetne narzędzie do nauki oraz do grania na imprezach typu 18 czy w jakichś niewielkich pubach. Przejdźmy teraz do funkcji. Jest to standardowy dwukanałowy kontroler, czyli możemy odtwarzać dwa źródła dźwięku jednocześnie. Kontroler dedykowany jest do programu Serato. Wraz z nim ze strony producenta można sobie pobrać dedykowaną właśnie wersję oprogramowania do niego, Serato DJ Intro, która jest troszeczkę okrojona w stosunku do pełnej wersji Serato, ale na początek w zupełności wystarczy. Jego dużą zaletą jest to, że działa plug and play, także nie musimy instalować tutaj żadnych sterowników. Wystarczy po prostu pobrać dedykowane oprogramowanie, zainstalować, podłączyć kablem USB do naszego laptopa i wszystko powinno działać. No, Serato ma też o tyle dobrą opinię, że praktycznie nigdy się nie zawiesza oraz nie potrzebuje do działania jakiegoś mocnego komputera. Wystarczy nam jakikolwiek laptop, choćby z Biedronki. Dodatkowym bonusem, który daje producent do urządzenia, jest możliwość pobrania dość sporej paczki sampli od Primelops. Aby ją pobrać, wystarczy zarejestrować urządzenie na stronie Newmarka, w tym samym miejscu, gdzie będziemy pobierać wersję programu Serato przeznaczoną dla tego kontrolera, znajduje się również link do pobrania paczki z samplami. Kontroler ten posiada wyłącznie jedną parę wyjść audio typu RCA Cinch, co czyni go niestety urządzeniem mało wszechstronnym, więc głównie do zastosowań domowych. Możemy sobie tutaj podpiąć czy to kino domowe, czy jakieś głośniki komputerowe, które będą robiły za nasz odsłuch. No innej możliwości niestety nie ma, ale też za tą cenę no, nie ma się tutaj co spodziewać zbyt wiele. Urządzenie posiada pełnowymiarowy pitch, dzięki któremu bardzo wygodnie będziemy mogli dopasować tempo utworów. Ciekawostką są też paski dotykowe, dzięki którym możemy zmieniać parametry efektów. Kontroler na swoim pokładzie ma wszystkie podstawowe funkcje, takie jak 3-zakresowy equalizer, filtry na oba kanały. Każdy z decków posiada swój panel efektora oraz po 8 padów, dzięki którym możemy sterować punktami hot cue, pedlami oraz używać ich jako samplera. Cena nowego urządzenia w sklepie wynosi około 900 zł. Podsumowując, jest to dość niedrogie narzędzie, które może być fajną opcją startu w świat DJingu. Najnowsza wersja Newmarka Mixtrack otrzymała nazwę Platinum i zawiera kilka w zasadzie drobnych zmian. Chyba najważniejszą z nich jest obsługa czterech deków. Nadal mamy tylko dwa kanały, jednak za pomocą przycisków deck umieszczonych tam, gdzie wcześniej był przycisk WL do zmiany trybu joga, możemy zmienić po prostu kanał. Tak więc w programie Serato możemy ustawić sobie widok odpowiadający za dwa bądź cztery deki. No i teraz mamy możliwość miksowania w zasadzie czterech utworów na raz. Z dodatkowych zmian, jakie tutaj się pojawiły, dodano potencjometry gain służące do korekcji głośności poszczególnych kanałów. Pokrętła filtr znajdują się teraz w innym miejscu, co jest dużo bardziej wygodne, gdyż nie będą nam się mylić na przykład z potencjometrem odpowiadającym za bas. Oraz kilka drobnych zmian wizualnych, jak inny kolor pod suwakiem pitch oraz pod sekcją padów.
Pokrętło Well służące do zmiany trybu pracy jogów zostało przeniesione niżej. Kosmetycznym zmianom uległ również panel efektora. Pasek ma teraz kolor czarny oraz posiada skalę. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to dwa kolorowe wyświetlacze, które zajmują centralne miejsce na jogach. Pokazują one tempo utworu oraz czas. Tak więc nie musimy zerkać na ekran laptopa, żeby dopasować tempa. Wystarczy, że spojrzymy sobie tutaj na wyświetlacze i już możemy dopasować szybko tempo. Pod filmikiem znajdziecie link, pod którym można zakupić pełną wersję kursu odnośnie tego urządzenia, z którego dowiecie się, jak używać dosłownie wszystkich funkcji tego kontrolera. Serdecznie zapraszam.